Cześć, witam Was serdecznie w ten listopadowy poranek. Dla mnie takie klimaty to jest bomba. Tym bardziej, że zapowiada się słoneczny dzień, jak tam mgła zniknie, no to pewnie i ryby gdzieś tam się przykleją do dna, więc warto po prostu wcześniej wstać, przyjechać skoro świt właśnie na taką mgiełkę. Dzisiejszy film będzie o takich zestawach spinningowych, uniwersalnych. Ktoś z Was zadał takie fajne pytanie, żeby przedstawić trzy takie zestawy spinningowe, dedykowane no i sandaczowi, i szczupakowi. Tutaj trudno to połączyć czasem, ale trzy takie uniwersalne zestawy, które no ja zabieram na brzeg. Wiadomo, że jeśli jestem na łodzi, to tych zestawów mogę mieć po prostu mnogo. Jeśli jestem gdzieś mobilny z brzegu, chodząc po właśnie, czy brodząc, to zazwyczaj mam jedną wędkę. Staram się nie ograniczać, staram się tak dobrać ten zestaw, aby móc dorwać i jednego, i drugiego drapieżnika, mieć zasięg rzutu, mieć odpowiednią moc, ale też dynamikę, żeby te ryby się nie odbijały i nie spadały. Więc pytanie nie jest proste i jest takie bardzo konstruktywne. Postaram się na nie dzisiaj odpowiedzieć, pokazując Wam trzy takie moje zestawy, z którymi najczęściej bywam nad wodą. Pierwszy zestaw, chyba najbardziej taki uniwersalny, szczególnie jeśli odwiedzam jakieś nieznane wody, to jest wędka serii SG2 Medium Game, długość 251 cm i ciężar wyrzutu 7-23. I tutaj najbardziej interesuje mnie ten dolny ciężar wyrzutu, ponieważ no naprawdę przy takich niewielkich, lekkich główeczkach jestem w stanie sprawdzić dno, sprawdzić jak jest miękko, gdzie są dołki. Mogę sięgnąć zarówno sandacza, szczupaka, ale także okonia. Kijek bardzo dynamiczny. Jestem w stanie z brzegu gdzieś na sporą odległość śmignąć nawet niewielką przynętę. A to przy takim chodzeniu po brzegu czy brodząc jest czasem kluczowa sprawa. Do tego mam przypięty kołowrotek SG8 w rozmiarze 3000. Plecionka w rozmiarze 0,15 mm to jest też taki uniwersał dla mnie. Pozwala mi jeszcze bardzo subtelnie i delikatnie próbować łowić gdzieś okonia czy sandacza, ale jeśli trafi się jakiś pszczół w postaci fajnego szczupaka, no to nie mam tutaj obaw, że ten zestaw sobie nie poradzi. Był czas, że chodziłem dokładnie z tą samą wędką, łowiłem bardzo dużo, ale troszeczkę lżejszą. Czasem brakowało mi do 18 gramów, czasem brakowało mi tej mocy przy zacięciu, bo musiałem gdzieś rzucić bardzo daleko, gdzie sandacze na przykład żerowały i po braniu po prostu czasem brakowało tutaj mocy, bo ten kij był dosyć dynamiczny. Te parę gramów różnicy, te 23 górnego ciężaru wyrzutu już pozwala mi naprawdę solidnie i bezpiecznie wędkować, wiedząc, że jak styknie gdzieś sandacz nawet oddalony od brzegu, no to ten kij da radę, żeby po prostu wciąć mu się, jak wiadomo, w ten twardy pyszczek. Drugim z zestawów, do których chciałbym Was zachęcić, i tak, tutaj nie regulujcie odbiorników, Krzyszczyk ma w ręku casting. Ja wielokrotnie mówiłem, że no, te multiplikatory specjalnie mi nie leżą, natomiast jeśli przychodzi jesień, przychodzą takie pory roku właśnie chłodniejsze, to bardzo często sięgam po ten casting. W tym roku zacząłem dużo wcześniej, z prostego powodu. Zestaw, który tutaj mam, a w zasadzie wędka, którą chcę Wam pokazać, daje mi bardzo wiele możliwości. Tak jak wspomniałem wcześniej, na łódź mógłbym zabrać naprawdę wiele różnych patyków. Tutaj ten jeden kijaszek pozwala mi sięgnąć ryb różnymi przynętami i to jest dla mnie po prostu klucz. Seria SG2, Krankenbite Specjalist, wędka o długości 228 cm i ciężarze wyrzutu 10-27. I może nie powinienem tego mówić, na pewno, tym bardziej, że wielu z Was nie lubi tego stwierdzenia, że wędka ma zapas mocy, twierdzi, że po prostu jest źle skonstruowana. A ja uważam, że właśnie ta wędka ma zapas mocy. Łowienie jakimś 15-centymetrowym kanibalem nie sprawia mi tutaj problemu, ale jestem w stanie zapalić nawet przynętę, powiedzmy 40-gramową i dalej mam rewelacyjną dynamikę. Jest to dla mnie kluczowe, ponieważ chcąc łowić takimi przynętami, zazwyczaj sięgamy po jakieś sztywniejsze wędki, dające gwarancję, że nic tam po prostu przy wyrzucie nie strzeli, ale to powoduje taką rzecz, że te szczupaki bardzo często albo się odbijają, albo gdzieś tam przy wyskokach spadają. Ta wędka jest na tyle dynamiczna, że pozwala mi bardzo daleko śmignąć jakąś tam niewielką przynętą, ale też sięgnąć po coś większego i jednocześnie rewelacyjnie po prostu pracuje pod rybą, a to jest dla mnie klucz. Nie pamiętam, żeby coś z tej wędki mi spadło, jeśli już się wcięło oczywiście, to nie pamiętam, żeby jakaś rybka mi spadła. Do tego Multic SG10 w rozmiarze 250.
Plecionka tutaj 0,17, troszeczkę mocniejsza z racji tego, że będę używał czasem też mocniejszych przynęt. Zestaw naprawdę rewelacyjnie się ładuje. Jestem w stanie naprawdę śmignąć bardzo, bardzo daleko. To dla mnie jest klucz. Szczególnie czasem takimi przynętami. Kanibal 15-centymetrowy, przepraszam, w powietrzu, no majda się troszeczkę na lewo, prawo, robi tam jakieś swoje opory. Nie zawsze da się tym po prostu daleko rzucić, szczególnie jeśli te przynęty są lekko uzbrojone. Jakiś właśnie wobble twitchingowy, jakiś niewielki jerk, duża blacha, duże gumy, to wszystko jestem w stanie tą jedną wędeczką obsłużyć. A multik w takich jesiennych warunkach no na pewno pomaga, aby nie niszczyć sobie paluchów, nie moczyć co rusz po prostu dłoni i skutecznie i efektywnie w takich chłodnych porach roku łowić. I trzeci zestawik w kolorze zieleni, bardzo Wam się czasem podoba. Są tacy, którym to po prostu nie przypada do gustu, mnie ten zestaw pasuje. Wędzisko z serii SG4, Power Game. Taka pałeczka, tutaj w wersji travel, z racji tego, że ten zestaw zawsze mam gdzieś w samochodzie. Czasem gdzieś podróżuję, zobaczę jakiś kawałek fajnej wody, mogę go szybko po prostu zmontować. Jestem nad wodą po prostu w parę chwil, czasem bez przygotowania, ale zestaw też ten dlatego chcę Wam polecić, ponieważ jednymi z moich ulubionych szczupakowych przynęt są właśnie przynęty z serii Line True. Tutaj mam Roach, płotka, która naprawdę wymiata, rozwala system, rewelacyjna od wczesnej wiosny po w zasadzie koniec roku, szczególnie na takich płytkich łowiskach. Rewelacyjna na łowiska do 3 metrów, szczupaki bez problemu gdzieś tam z głębi, nawet jak stoją, wypalają po prostu do tego. Brania są pewne, agresywne. Tutaj wszystko trzyma się kupy. Wędka Power Game 243 cm, 40-80 cm, to już jest taka pałeczka, to już jest taki konkretny kij. Długi dolnik po to, aby się po prostu solidnie tutaj zamachnąć. Ale nie jest to też taka sztywna pała, która uniemożliwiałaby mi taki skuteczny hol szczupaka, który już się wetnie. Dalej wędka fajnie pod rybą pracuje, jest dynamiczna. System Line tu także pomaga w tym, aby te ryby po prostu nie spadały. Rewelacyjnie się temu łowi, zestaw nie jest ciężki. Jest taki mobilny, a tak jak mówię, zawsze mam go gdzieś w samochodzie, raz, dwa mogę go po prostu zmontować. I co najważniejsze, ten travel nic nie traci. Kiedyś mówiło się o blankach rewelacyjnych tylko i wyłącznie w jednoskładach. Potem te spigoty pojawiły się bardzo dobre i te dwuskłady no, w zasadzie w niczym od tych jednoczęściówek się nie różnią. Tutaj mam travela, łowię nim bardzo dużo, bardzo często, jestem mega zadowolony, nie czuję żadnych, nie wiem, żadnego dyskomfortu. Tym bardziej, że tutaj no, nie czekamy na jakieś subtelne, delikatne branie, łowiąc takimi swimbaitami. Branie zazwyczaj jest po prostu pewne i solidne. Do tego zielony kołowrotek SG4 AG w rozmiarze 4000. To już taki konkretny, plecionka 0,22. Wszystko po to, aby po prostu tymi dużymi swimbaitami móc bezpiecznie po prostu śmignąć. Nawet jeśli jakieś tam przeciążenie, jeśli kabąk przez przypadek gdzieś rzucimy, to ta plecionka pozwoli utrzymać tą przynętę i nie stracimy, to się nie zgubi. Zestawik. No rewelacyjny, szczególnie jeśli gdzieś tam podróżujecie, zawsze warto mieć w samochodzie coś takiego, jedną taką płotkę. Wiele razy gdzieś tam przez przypadek zatrzymywałem się dosłownie na kilka rzutów, kilkanaście rzutów i udało mi się złowić jakieś szczupaki. Leci z tego naprawdę bardzo, bardzo daleko, bardzo solidnie, fajnie się tym prowadzi. Jest to zestaw, może tak, zawsze mam go w samochodzie, nie zawsze jest czas, żeby gdzieś się po prostu zatrzymać i połowić, ale szczerze go polecam, ponieważ jest to zestaw, po którym sięgam bardzo chętnie. Przejrzałem naprawdę kupę swoich wędek, zastanawiając się, co tutaj Wam polecić. I to jest jeden z tych zestawów, bez którego, no tak jak mówię, nie ruszam się nigdzie. Jest zawsze ze mną, dał mi już sporo fajnych ryb. Szczerze polecam i zachęcam także do używania tych właśnie płoteczek, także troutów. Wielu z Was wiem, że z zamiłowaniem łowi na te przynęty, z wielu Was nie potrafi się do tego przekonać, a jest to naprawdę bombowa przynęta.
rybka nie jest wielka, ale w taki listopadowy dzień naprawdę nie wybrzydzam. Odpiął się przy brzegu. Rybka nie była wielka, ale tak jak powiedziałem, no nie ma co wybrzydzać po prostu w taki listopadowy dzień. Szczególnie, że no mówię, no sprawdza się to, co powiedziałem. Branie było pewne, chociaż, no mówię, ten poranek, mam takie wrażenie, że te ryby są jeszcze takie elektryczne. Mam nadzieję, że w ciągu dnia się po prostu rozpędzą i coś zacznie się dziać więcej. Nie lubię słowa uniwersalne, a takie było właśnie pytanie, żeby pokazać taki uniwersalny zestaw. To bardzo często po prostu nie działa. Starałem się, jak tylko się dało, aby te zestawy wybrać dla Was właśnie takie optymalne, jednodniowe, jednowyprawowe, takie, gdzie ruszycie i jesteście w stanie różnymi przynętami różne gatunki ryb spróbować złowić.